Plus CD6, ale zamiast stawiać małpki, jesteśmy balonem, którego cel jest bardzo prosty, czyli oczywiście dotrzeć na koniec trasy. Zagramy sobie, powiedzmy, na poziomie medium, bo wiem, że ta gra jest dość wymagająca i tak, jak widzicie, na razie pojawił się samolot i nasz cel jest prosty, dotrzeć tam w ten kwadracik, który widać i oczywiście możemy tutaj oszukiwać, to nie jest jak w normalnych bluesach, że balon może iść, znaczy może, że musi iść tutaj naokoło, nie, my możemy sobie skrócić tą drogę i tutaj też sobie skrócić tą drogę i musimy unikać tylko tych pocisków, które tutaj są. Pomyślałem, że sobie wrócimy do tej gry, bo ona jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie zrobiona i ma też multiplayer, więc jeżeli będziecie chcieli zobaczyć jakiś odcinek z Admirosem, to koniecznie dajcie znać, to wtedy po prostu coś takiego nagramy i właśnie jak widzicie, pojawił się ten samolot. On nie jest zbyt groźny, są groźniejsze małpki, na które trzeba będzie uważać i też nasz przeciwnik, ponieważ naszym przeciwnikiem jest tutaj AI, będzie normalnie mogło jakby ulepszać te małpki. O, i pojawiło się Ice Monkey, tylko nie wiem, czy w tym miejscu to jest dobry pomysł. I tak, mamy tutaj coś takiego jak sklep i możemy sobie kupić większe zdrowie, przez to dostajemy nową na przykład warstwę, większego speeda. Dobra, weźmiemy sobie na przykład speed upek i zaraz będę szybszym zielonym blunem, który oczywiście będzie musiał unikać tutaj tych pocisków. Jeżeli chciałbym grać w to tak legitnie, że tak powiem, czyli jeżeli miałbym iść tutaj po każdym tym torze, no to na razie to nie ma sensu, bo i tak tam nie ma żadnych, wiecie, małpek, które postawi sobie tutaj gość, ten jegomość. O, i ten Ice Monkey, no nie, no ten Ice Monkey jest totalnie bezużyteczny. No i co ty myślisz? Że mi cokolwiek zrobisz? O, on puszcza jakiegoś dymka. Nie wiem, to powinien być niby jakaś taka fala lodowa albo coś w tym stylu. Tutaj oczywiście później będziemy mogli stać się jakimś moabem albo czymś takim, no ale potrzebujemy kasy, której, powiedzmy sobie wprost, mam na razie bardzo mało. O, i pojawił się zwykły, najprostszy darcik. Py, o, dobra, spokojnie, spokojnie, wystarczy, że będę skakał i powinienem... Oj, ty, nie mogę stracić HP. To jest dopiero runda trzecia. Mamy 5 punktów zdrowia, więc jeżeli bym teraz na przykład dostał jeszcze z jednego, dosłownie, z jednego darta, to się to może dla mnie źle zakończyć, jak zresztą widzicie. Dobra, dokupiłem nową warstwę i miejmy nadzieję, że teraz uda się przetrwać. Ej, spokojnie, proszę nie rzucać się mi... No nie, znowu dostałem tym dartem jednym. Ale nawet jeżeli dostanę kolejny, no to i tak powinienem to przetrwać. To przypominam, jest poziom medium. Jest jeszcze z tego, co wiem, poziom endless, czyli bez końca. Chociaż nie wiem, czy on został już dodany, czy dopiero zostanie za jakiś czas. Dobra, udało się dotrzeć i ile kasy dostałem? No, bardzo mało. O, i kolejny dart się pojawił. Ty, jak patrzy na mnie. No, ta małpka myśli tylko o jednym, żeby mnie ustrzelić. Dlatego weźmiemy sobie może regrow efekt. Teraz będziemy oczywiście balonem regrow. Dobra, weźmiemy sobie to, kupimy. Więc teraz, nawet jeżeli stracimy warstwy, będziemy mogli normalnie do nich sobie powrócić. Chociaż wolałbym... Oj, dobra, jedną warstwę straciłem i powinienem się za chwilę... Tak, widzicie, jestem żółtym balonem. Tylko no, ten efekt regrow na samym początku jest dość średni, nie oszukujmy się. Ale spokojnie, im więcej tur będziemy mieli zaliczonych, tym po prostu będziemy mogli sobie ulepszyć bardziej tego bluna. Dobra, bierzemy sobie... Te różowy chyba, tak? To kupimy sobie jeszcze i to jest czarny. I teoretycznie na czarnego bluna nie powinny działać te zwykłe pociski. O, powinien działać bomb shooter, który tutaj się pojawił. Oj, jestem różowy i przychodzę sobie w jedną i w drugą stronę, spokojnie. Wy pamiętajcie o użyciu kodów lotary, jeżeli coś kupujecie. Nie w tych bluesach, bo niestety te bluesy nie mają żadnego sklepu, ale w bluesach TD6 czy TD Battles 2, który nawet, powiem wam, miałem dzisiaj nagrać, bo tam się pojawił już jakiś czas temu nowy update, ale sobie przypomniałem o tej grze, że ona też jest całkiem fajna, a wiem, że wielu z was po prostu nigdy o niej nie słyszało. Ty, on ma teraz triple darcy, dobrze widzę? Tak, on rzuca 3 pociski. Oj, dostałem z samolotu! Dobra, nie, to nie miało tak wyglądać, ale kupiłem sobie kolejne jakby efekt regrow, przez co jeszcze szybciej odzyskuję te warstwy. Wiadomo, najlepiej by było, gdybym miał nieskończoność, powiedzmy, tego ulepszenia, przez co byłbym po prostu wtedy nie do załatwienia, ale no, pyk, no, no co, no, no co, darcie? O, jedną warstwę mi zbiłeś. O, drugą, stary, ty strzelasz tak wolno, że ja zdążę sobie zregenerować to. Także to jest totalnie bez sensu i mógłbym już, jeżeli bym bardzo chciał, kupić sobie moaba, ponieważ tak, tutaj też możemy być moabem, możemy być BFB, możemy być chyba zombiem, chociaż nie jestem na 100% pewien, czy to zostało dodane, czy też mi się wydawało, że to zostało dodane, no ale zobaczymy. O, widzicie, Ice Monkey też został ulepszony. Teraz chyba będzie częściej atakował, chociaż szczerze mówiąc nie widzę, żeby, może więcej warstw zbija, ciężko powiedzieć. O, i widzę, że samolot został ulepszony. Ty, naprawdę on teraz mocno strzela. Halo, proszę we mnie nie strzelać, darcie, bo ja jeszcze nie wyszedłem z respa i mogę za 2000 sobie kupić tego moaba, ale wydaje mi się, że pójdziemy sobie jeszcze troszeczkę dalej i na razie będę takim rainbow ceramicznym blunem. No, taka, widzicie, dziwna mieszanka z tego powstała, ale przez to, zobaczcie, jedna ręka i nawet z zamkniętymi oczami. Dobra, może nie. O, czekaj, on mnie...
O nie, zamroził mnie, ja nie mogę się ruszyć. Okej, czyli ten Ice Monkey też działa. Nie oszukujmy się, to jest jedna z najprostszych map, na jakich możemy sobie tutaj zagrać i raczej nic się nie powinno tutaj dziwnego wydarzyć, chociaż i tak straciłem jedną kapę, więc trzeba o tym pamiętać. Ale na przykład ten bomb shooter, pana to. No zobacz na to, ręce podniesione do góry. O, okej, coś mi tutaj zbiły. Ty, ja w każdej chwili mogę ten sklep sobie wywołać. Ja byłem przekonany, że sklep działa w ten sposób, że teraz tylko, jak się cofam na początek kolejnej rundy, mogę to zrobić. I powinny pokazać i rundzie być zmiany. I widzę, że tą zmianą jest bomb shooter na wyższym tierze. Jak ten bomb shooter działa? Okej, strzela gdzieś tą armatą. Nie no. Co to w ogóle za armata dziwna? A, i z tego też są małe eksplozje. Czyli tak jak na normalnym, powiedzmy, ulepszeniu, najgorzej będzie, to wam mogę zdradzić, jak komputer postawi sobie super małpkę. To wtedy tak naprawdę Eldorado się skończy. Oj, 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 chwila, bo muszę uważać, bo coraz więcej warstw. Ty, czekaj, bo nie powinienem tak szybko tracić tego HP. Zbieram sobie teraz na ulepszenie od razu na ceramiczny blun, ponieważ chcę zagrać, powiedzmy tak, w miarę lorowo, czyli dopiero jak będę miał wymaksowanego ceramicznego bluna, kupimy sobie moaba. No i wydaje mi się, że po tym przejściu, nie wiem, czy w ogóle się uda to zrobić, ale powinienem mieć już wymaksowanego tego ceramicznego. Co się tutaj zmieniło? Wydaje mi się, że dart, teraz mamy triple darts, aha, już trzy małpki takie postawione. Z tego co kojarzę, też powinien być gluganer, powinien być inżynier tutaj, powinna być właśnie super małka, a z jakiegoś powodu nie zauważyłem jeszcze żadnej z tych rzeczy. Może w tej rundzie i zobacz, o, Ice Monkey na samym początku się pojawił. Dobra, kupmy sobie to, 1050 i nadal brakuje mi dosłownie troszeczkę, ponieważ patrzcie, ja mam już prawie ceramicznego bluna, ale no to nie jest jeszcze to. O, widzę, że bomb shooter został ulepszony, spoko, no ja mogę sobie teraz iść, raczej nie wierzę, że moje warstwy zostaną teraz zbite. Może ten Ice Monkey jest teraz silniejszy, bo wydaje mi się, że ten efekt jakiś taki, wiecie, ten filtr taki, który został nałożony na ekran, że takie spowolnienie, to wydaje mi się, że było teraz mocniejsze, ale może do tej pory nie dałem się złapać i jak widzicie na razie bez żadnego problemu 1000 stopek i jeszcze 1000, o i mamy pięknego ceramicznego bluna, więc teraz zbieramy sobie na HP Moaba, bo mamy, możemy sobie kupić ten speed, możemy właśnie kupić sobie też umiejętności, co jest spoko, bo na przykład tutaj kupujemy sobie opancerzenie naszego bluna, tutaj kupujemy super prędkość, a tutaj bardzo szybki regrow, czyli taki, nie wiem, możemy sobie zregenerować HP, tak przynajmniej rozumiem, że ja to działa. I czy coś się zmieniło? Chyba kolejny dart tutaj w tym miejscu? Albo on był? Trudno mi powiedzieć. Nie, dobra, były trzy darty, więc wszystko jest dobrze. O kurde, i tak shooter się pojawił. Dobra, kupujemy moaba. No jak widzicie, ten moab jest trochę zniszczony, ale powinniśmy przetrwać. Ty, no dobra, bije coś. I bomb shootery też zauważyłem, że biją. Jeżeli dostanę z bliska taką bombką, to powiem wam, że najprawdopodobniej moje warstwy zostaną zniszczone. Ale i tak na... Ała! Ty, już jestem zebrą? Co jest? Halo, efekt regrow? No, dziękuję bardzo. Działa i regeneruj więcej warstw, bo ja chcę być cały pokryty tym ceramicznym... tą ceramiczną tarczą, czy cokolwiek to jest. Ty, znowu jestem zebrą, właśnie o tym mówiłem. Jeden strzał wystarczy i naprawdę się tutaj to dość mocno zmienia. Co się zmieniło? A, Ice Monkey został ulepszony, spoko. Możemy sobie kupić HP, albo możemy sobie kupić tą super prędkość. Uwaga, zobaczmy jak to działa. Super boost! Jak coś tego użyłem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale jestem minimalnie, naprawdę minimalnie szybszy. Czy to cokolwiek zmieni, czy nie wiem... Ej, nie, dobra, nie podoba mi się to. Znowu dostałem bombki. Oj! Zebrom, nie. To jest medium. Nie mogę przegrać na poziomie medium. No, już prawie. Dobra, jestem, uff. O, inżynier! Czekaj, to się inżynier pojawił? Nie, to taki z czapeczką. Nie, to na pewno jest inżynier. Dobra, z jakiegoś powodu, nie wiem, wyglądam trochę inaczej. Możemy sobie kupić to opancerzenie bluna i zobaczmy, pyk. O, jestem opancerzonym blunem, teraz nic mi nie zrobicie. I są te wieżyczki. Ej, nie wydaje mi się, że ja grałem w to, jak były dodane wieżyczki. Ale, mówię, ja ostatni raz to odpalałem bardzo dawno temu i... Może być naprawdę różnie. Dobra, jest, czarny blunie, zebra, teraz rainbow, tak? Okej, teraz ceramiczne poproszę. Okej, jedną warstwę zregenerowaliśmy. No tam jest największy kocioł i na to trzeba po prostu najbardziej uważać. Dobra, także może zainwestujmy sobie w speed up, jeżeli jest taki problem. No i teraz od razu boost, fortification i od razu możemy zeskipować to. Jeżeli mówię, o, gluganer się pojawił. Pyk, dostałem tym klejem? No, coś mi... O, ty, z tego bomb shootera to...
trzeba uważać. Nie wiem, czy tu może być czwarty tier, czy nie. Nie no, Gluganerze, ty się naucz po pierwsze celować, bo ci nie za bardzo to wychodzi. Właśnie, ciekawostka, autor tej gierki stworzył później Topple Tactics. To jest ta gierka, gdzie jedna z osób jest bogiem. I ją też, takie ciekawostka, chciałem nagrać dzisiaj, ale okazuje się, że nie ma żadnego gracza w grze. Dosłownie zero graczy, zero serwerów, zero wszystkiego, więc niestety nie mogę tego zrobić, ale spokojnie, na pewno się pojawi jakiś odcinek z tego, bo wiem, że wychodziły jakieś update'y, a to jest mega, mega fajna gierka i też dużo osób po prostu o nią pisze. W sumie jeszcze w tego speeda lecimy. Mam 675, o, kupię sobie lepszy efekt regrow, odpalamy wszystkie umiejętności kupiłem, o, i mamy nowego Gluganera, który powinien, z tego co kojarzę, on topi mi warstwy, prawda? Tylko, no, nie trafia. No ten Gluganer, zobacz na to, no, strzelisz we mnie? Patrz, ja się zatrzymam. O, dobra, jest, trafił, ale no ja mu się musiałem dać trafić, żeby cokolwiek, jakkolwiek to po prostu działało. Na razie jest cały czas i tak spokojnie, cały czas boję się, że jak się obrócę, to pojawi się on. O nie, pojawiła się super małpka. Dobra, GG, to już jest koniec niestety. Regrow speed, health, mogę kupić w sumie więcej healtha, Moab HP, dobra, kupimy sobie to i zobaczmy. Czy teraz się uda, cyk, cyk, cyk. Odpalmy sobie wszystkie rzeczy i no super małpka to, no widzicie co ona robi. Na razie to jest zerowy tier, chyba to jest zerowy tier tej super małpki, ale jak ona zostanie ulepszona pod jakieś ulepszenie, tam, znaczy pod jakieś drzewko, już nie pamiętam pod jakie, no to mogą się wtedy zacząć problemy. Dobra, jest, mamy to, 275 pek, jesteśmy tutaj i mamy 3000 teraz kaski, to od razu kupię sobie HP Moaba, ponieważ chciałbym jeszcze w tym odcinku na przykład BFB kupić. O nie, Sun Temple się pojawił, już 25 runda? Dobra, no... Bo zobaczyłem, że w ogóle tak, dużo małpek zniknęło i tak mówię, ty, o co chodzi? Obracam się na lewą stronę i widzę Sun Temple. Dobra, 1200... co ja powinienem tutaj zrobić? Map HP, po prostu kolejne. No, BFB raczej mi się nie uda kupić. No to już wiem teraz. Ale spróbujmy. A, w ogóle ten Moab jest taki fajny, w tym sensie fajny w takim, pod takim względem, że już nie jest pęknięty ani nic. Dobra, lecimy szybko. Pyk, pyk, jeszcze trójkę. Fortification. Go, 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 go! Uda się, żeby tylko nie zniszczyli moich warstw. Ten Sun Temple cały czas we mnie będzie napierdzielał, ale musi mi się... Ała, 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 bije coraz więcej. Teraz jestem zwykłym regrow, balonem ceramicznym i mam klej. O nie, no właśnie o tym mówiłem. Właśnie dokładnie o tym mówiłem. No, żarty się skończyły. A przypominam, wybrałem na samym początku tego odcinka poziom medium, a nie poziom hard, ani poziom jakiś tam inny. Gdybym wybrał tamte, no to nie wiem, do której rundy w sumie bym grał, bo to jest runda 25. No zobaczmy, może się uda, jeżeli dobrze to jakoś rozegram i będę cały czas jakieś uniki robił. Szybko, szybko, szybko! Musisz, balonie! I jest, dobra. Udało się wygrać. Także jak widzicie, Bloons, ale jesteś Bloonem, jest naprawdę całkiem spoko. No tutaj mamy jeszcze inne mapki. Mamy ten poziom hard. Okej, nie wiem czym. A, on się może charakteryzuje tym, że na początku inne są balony. Trudno by powiedzieć, ale dajcie koniecznie znać, czy chcecie zobaczyć kolejne odcinki z tego. I co? Do zobaczenia.